Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, mam tylko 15 minut. Jak my w większości jesteśmy zaprogramowani na 45. Nie wiem, jak mi się to uda, ale spróbuję. Temat: międzynarodowa pozycja Polski, Niemiec i Rosji w latach 1917-1950. Już domyślamy, że prawdopodobnie będzie chodziło o tak zwane stosunki sił. Zobaczymy, jak to będzie działało. Plan wystąpienia dla oszczędności nie będę przedstawiał. To już wspominałem już w dyskusji, że państwa dążą do przespania i rozumiem przede wszystkim, co syntetyzuje się w tym, żeby maksymalizować swoją moc, siłę, potęgę. I tutaj zatrzymam się chwilę jeszcze jako podstawa do naszego rozumowania dzisiejszego na temat pozycji i siły mocy potęgi. Nie wiem, dlaczego jest taka bardzo zła widoczność. Setki lat temu on był w jakimś ogólnym sensie połączony, ale nie tak jak dzisiaj. No i to też przytaczałem Russella. Może nie będę się już nad tym rozwodził. No tutaj dla przykładu, jakby wsparcie dla tej tezy, że państwa, ludzie, te organizacje dążą do zwiększania swojej mocy socjologicznej, swojej potęgi. Tomasz Hobbes, tak więc na pierwszym miejscu stawiam jako ogólną skłonność wszystkich ludzi, stałe, przyznające spoczynku pragnienie coraz to większej nocy, które uznaje, że śmiercią nicze, że się uważam za istotę wzrostu, trwania, gromadzenia energii, mocy. Gdzie nie ma woli mocy, jest upadek. Tutaj pan profesor, ktoś tak mówi o tej, a to pan Szul, o tej will to power, tak, czyli tej woli mocy. To może powiniemy. Kiichi Miyazawa, drugi premier Japonii, też o nim wspomniałem, ale to dokładnie to teraz sobie prześledzimy. Przez ostatnie 100 lat pracowaliśmy bardzo ciężko. Naszym celem nie była jednak poprawa standardu życiowego, ale zwiększenie siły w domyśle potęgi Japonii. W tytule jest świetne potęgometry. My znamy mniej więcej już ten termin. Niemniej podniosłem go jeszcze z potęgonomią. W 2001 roku opublikowałem książkę pod tytułem Podstawy potęgonomii i potęgometrii. Potęgonomia jest taka bardziej opisową nauką, potęgometria bardziej operacyjną, ta, która stara się mierzyć coś. Natomiast coś podobnego jest w ekonomii i ekonometrii, bo jest nauka ekonomia i jest ekonometria. Czyli potęgometria zajmuje się pomiarami, analizami, sytuacjami, symulacjami stosunków sił. Teraz kilka wybranych definicji, jest bardzo dużo, ale zdecydowana większość definicji potęgi idzie w kierunku takim, że
Jak na przykład Russell, potęga może być określona jako osiąganie zamierzonych celów, albo wręcz czasami, że to ktoś ma potęgę, to znaczy jest w stanie wymusić jakieś postępowanie na innym państwie, na innej osobie. Czyli zdolność jak gdyby do wymuszenia działania. Natomiast moja definicja jest taka fizykalistyczna. Potęga jest to ilość energii społecznie przetworzonej w jednostce czasu. Bo w fizyce moc jest to ilość energii, ilość pracy wykonanej w jednostce czasu. I ja staram się tutaj być ścisły pod tym względem. I teraz pozycja. W tytule wystąpienia mamy pozycję, tak? Nie potęga, tylko pozycja. Czy dyspozycja? To, co pierwsze się nasuwa. Czyli miejsce w hierarchii. Miejsce w hierarchii. Hierarchia była, jest i będzie, tak na marginesie pojawia się teoria, że hierarchia zanika, etc. Nic takiego się nie dzieje. Tam jest władza, tam jest hierarchia. Pozycja międzynarodowa jest to więc miejsce w hierarchii wyznaczone przez jego potęgę oraz czynniki korygujące, czyli wzmacniające lub osłabiające. Już było dzisiaj wspomniane w dyskusji. Potęga nie wyznacza jednoznacznej pozycji, oczywiście, to jest główna determinanta. Ale są czynniki wzmacniające, na przykład długie tradycje polityczno-wojskowe, sojusze, przyjaciele, nowe korzenie geograficzne, etc., zasoby. Więc to są czynniki, które wzmacniać pozycję, dobre stosunki dyplomatyczne, etc. Ale są takie, które osłabiają pozycję, jak na przykład nieudolne rządy, wrodzy sąsiedzi, skonfliktowane społeczeństwo, wieloetniczne, wieloreligijne, etc. Tak? Czyli nominalnie ma dużo, no ale realnie to już jest trochę mniej. I takie różnice widzimy w państwach. Niektóre państwa mają trochę mniejszą potęgę, a wyższą pozycję, ale jest i odwrotnie. Jest i odwrotnie. Teraz jak mierzyć potęgę jednostek politycznych? No są właściwie dwie podstawowe metody. To jest metoda ekspercka, idzie jak pytamy eksperta. Albo stosowanie różnych metod formalnych, tak? Modeli matematycznych, czy coś zbliżonych. No jakieś pośrednie oczywiście modele formalne, eksperckie. Ja przechodzę już teraz do tej części mojej mapy operacyjnej. Przedstawię potęgę, pozycję państw w zależności od zastosowanego modelu. Od zastosowanego modelu. Przedstawiam tutaj model Fuchsa, dlatego że on tu będzie odgrywał dosyć ważną rolę w pewnym okresie. Też nie warto się nim bliżej zajmować. Ważne jest to, że on składa się z tak zwanych trzech czynników potęgotwórczych. Czyli ludność, produkcja stali, produkcja energii. To jest model z początku lat 60. Autorem jest Wilhelm Fuchs, profesor fizyki teoretycznej w Niemczech i Galicji. I co z obliczeń przy zastosowaniu tego modelu wynika? Otóż tu mamy rok 1913, oczywiście wtedy Polski nie było, więc są tak zwane ziemie polskie. Do końca nie wiem, co wchodzi w skład tych tak zwanych ziem polskich, ale powiedzmy, nie jest to w tej chwili najważniejsze. I mamy tutaj, proszę zauważyć, że w 13 roku, stosując ten model, Niemcy były drugą potęgą światową. Niemcy drugą, Rosja piątą, ale te ziemie polskie, tam Polska szósta. Bardzo wysokie. To jest składnik oparty na ludności i stanie. Na ludności energii już Polski nie ma. W ogólnym rozrachunku, czyli ten wypadkowa, to jest miejsce ósme, tak na marginesie, proszę zauważyć, Czechosłowacja, jak jest to stała. Dlaczego tak wysoko stała? Dlatego, że ten wskaźnik jest jak gdyby skupiony głównie na przemysł, tam gdzie był wysoko rozwinięty przemysł, to wskaźnik był wysoki. W 30 roku to Polska już jest w ogóle bardzo daleko, natomiast Niemcy we wszystkich tych trzech kategoriach są ciągle drugą potęgą
świata. I w 38, tuż przed wybuchem II wojny światowej, na drugim miejscu we wszystkich wypadkach jest ZSRR, Niemcy zeszły na trzecią pozycję. Niemcy spadły na trzecią pozycję. Natomiast w 70 roku Niemcy tutaj na czwartym, na czwartą i tu na czwartą. Czyli Niemcy już w 70 roku według tego modelu spadły na czwartą pozycję. Czy tak faktycznie było? Raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że ten model już w roku 70 był wyraźnie przestarzały. On był gdzieś do pierwszej, do drugiej wojny światowej, trzeba powiedzieć, że był dość dokładny. Potem już mniej, dlatego że on był skupiony na tradycyjnych jarach przemysłowych, tak to nazwijmy. Dlatego Związek Sowiecki na przykład w 80. Tutaj wyszedł już na pierwsze miejsce, no bo ta produkcja stali była tak ważna. Potem Chiny, tak ważna ta produkcja stali, że dymaszki wprowadzili. Natomiast generalnie na drugiej pozycji. Natomiast tutaj pozycja ogólna, ta potęga wypadkowa, że to jest pierwsze miejsce. Dlaczego? No bo ten wskaźnik raczej pokazywał, że jeżeli jakieś państwo rośnie, to znaczy, że ono de facto spada. Dlatego, że Niemcy przestarzały. Do końca i prawie istnienia Związku Sowieckiego produkcja stale rosła, a w Stanach Zjednoczonych już od lat 50. wykazywała tendencję spadku. Tak, teraz model Germana, który jeszcze był jeszcze wcześniejszy o parę lat, to był model, który no generalnie brał pod uwagę te czynniki, które są do dnia dzisiejszego ważne, bo potencjał nuklearny, ludność, terytorium, baza przemysłowa czy potencjał militarny. Potem to rozpisywał na szereg groźnych jeszcze czynników i ocenę. I jak ocenę? Otóż wyróżnił on potęgi pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego rzędu. Proszę zauważyć. 2 minuty zostały. Niemożliwe. Nie. Ja patrzę na zegarek, przepraszam bardzo. Nie. Zostało mi jeszcze co najmniej 5. Przepraszam. Tu mamy potęgę trzeciego rzędu DFL. I trzeciego rzędu Polska, 10 miejsce w świecie. ZSRR były 15 nawet NGNT. Bardzo, bardzo wysoko. Tu model Kleina z kolei, który bierze podobne pod uwagę. I tu według jego własnej oceny, tu już jest początek lat 90. Polska 40 miejsce. Tak był uprzejmy wskazać. To były pracownicy Niemiec. Niemcy trzecie, Rosja czwarte. No, matryca strategiczna to pomysł rosyjski, no fatalnie tutaj widać. Tu Unia drugie miejsce, Chiny trzecie, Rosja czwarte, według ich własnej oceny. Natomiast piąte Indie, szóste Niemcy i 31 miejsce Polska. Tak według oceny Raja Klajna. Model własny, część państwa go zna. Czynniki tradycyjne można powiedzieć, ale te podstawowe, systemiczne, czyli czynnik gospodarczy, militarny i demograficzno-przestrzenny. Potęga ogólna tak zwana, czyli bez czynnika militarnego, ona jest bazą dla potęgi wojskowej. W 92 Niemcy jeszcze ciągle trzecie, Rosja siódme, Polska 27 miejsce. W 2003 Rosja spada na 12 pozycję, Polska awansuje na 22, Niemcy spadły jedną pozycję na 4 i w 2017 Niemcy są na 6 pozycji, Rosja na 7, Polska na 24, więc poza 20 jesteśmy zdecydowani. No właśnie, czas mi się kończy, ja to rozumiem, nie chcę tu wyburzać. Ale zastanawiam się, co teraz powiedzieć, jak mi czasu zabrakło. Tu jest po prostu udział ludności w świecie. Proszę zauważyć, to jest podstawa tej potęgi, jak się kształtuje. Że co? Udział ludności w tych wszystkich
krajów wyraźnie spada już jako udział ludności świata. A to jest bardzo ważne. W geopolityce liczy się to, ile mamy wobec świata, a ile mamy wobec sąsiadów na przykład. Tu trzy siły dla Polski. Tu chwilę się zatrzymamy, parę sekund. Proszę Państwa, to jest 90 rok na początku, to jest na końcu 2017 czy 16? 16. To jest 16. Otóż ten szczyt, proszę Państwa, w którym roku wypadł? 2008. Króciutko mówiąc, po okresie zimnej wojny, po tych przekształceniach, polska potęga zaczęła dość szybko rosnąć. O, i tu widzimy przyspieszenie po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Ale tylko 4 lata i 2008 rok. Ostatni rok to była największa potęga, około 0,75% potęgi świata. Dużo do 1% jeszcze brakuje. I potem już ta potęga powoli zaczęła spadać. Natomiast Niemcy, tendencja spadkowa cały czas podobnie, to czyli trochę inaczej jest, jeśli chodzi o Rosję. Nie chcę teraz zareagować coś. O, Rosja. Rosja specyficznie ma przebieg tego cyklu siły, dlatego że tu około 99 roku, 99 2000, dno upadku, potem szybki wzrost, dosyć, ale to jest odbudowa tego, co wcześniej było. To nie jest jak gdyby to nowe. Doszła do tego poziomu wyjściowego i za chwilę ostatnio kilku lat spada i prawdopodobnie będzie spadać, czyli będą jakieś sankcje, etc. Także nic nie wskazuje na to, że potęga Rosji rosną. Także jest to raczej trochę kategoria geopolitycznych państw, które będzie padać. O, teraz jeśli ty prowadzący pozwoli, to jeszcze krótko pokażę perspektywę, bo w tytule było 2050. Tu mam aż trzy warianty prognozy. Po prostu istniejące prognozy CKB i ludności zastosowaliśmy w moich modelach. Na tym polegała ta prognoza. I teraz jakie konsekwencje tutaj wynikają? Mianowicie patrzę na 2050. Rosja jest na poziomie szóstej pozycji, Niemcy 10, Polska 30. Czyli to generalny spadek pod względem wielkości potęgi. Rosja jest mniej więcej na tym samym poziomie. Tak to jest uważam zbyt optymistyczna. Natomiast tu inny wariant 2050. Rosja to czwarte miejsce, więc przepraszam, nie czwarte, tylko. Tak, czwarte. Rosja czwarte, Niemcy 12, Polska 26. Tu troszeczkę jak gdyby lepsze miejsce dla Polski. I ostatni wariant prognozy. 2050 patrzymy na Rosję. Tu Rosja spada na 7 pozycję, Niemcy na 8, wysoko, ponieważ zdecydowanie za wysoko. Polska 32 miejsce. I zamiast podsumowania to chyba zakończę, bo pan zajmuje się tam biernie.